Już najwyższa pora zacząć dbać o naszą formę i o formę naszych czworonożnych pupili. A jest ku temu fantastyczna okazja, bo już 18 maja na Malinie odbędzie się już kolejny raz dog trekking i można wygrać takie wspaniałe medale, ale nie trzeba walczyć o medale. Można po prostu przyjechać i wziąć udział w tym wyścigu, bo jest to fajna zabawa. Natomiast podobno są jeszcze miejsca. Czy jeszcze można się zapisać? Jak to powinno się odbyć? Zostało jeszcze dokładnie 6 albo 7 miejsc, jeżeli chodzi o całą listę, bo jest 100 par zapisanych. No i z reguły na końcu to bardzo szybko schodzi, więc zapraszamy wszystkich serdecznie, bo już to ostatni moment jest na tym. Ale jeśli na przykład nie zapiszemy się, a chcielibyśmy wziąć udział w takim trekkingu z naszymi pupilami, czy możemy pójść jako tacy wolni biegacze? Nie ma problemu żadnego, biegamy parami, biegamy rodzinami, więc to jest taki, dlatego się nazywa też rodzinny dog trekking, gdyż jest tam bardzo wiele osób i wszyscy z reguły dobrze się bawią przy tych edycjach, co do tej pory żeśmy robili. No i czy są jakieś specjalne restrykcje dla uczestników, tych, którzy walczą o takie, drodzy Państwo, piękne medale, że na przykład ten pies musi biec z nami, czy może być w naszym na przykład plecaku? Może biec, może być w plecaku. Może być pod pachą. Były też psy, które jeździły z tyłu na wózeczkach. Były też ciągnięte na wózkach przez właścicieli, te starsze psy. Więc tutaj dowolność jest absolutnie, jak to lubi, ważne, żeby się poruszać z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wszystkie chwyty dozwolone, to już jest bardzo fajnie. To proszę jeszcze powiedzieć, jeśli ktoś się chce zapisać, co ma zrobić? Wejść na stronę facebookową Mosiru, tam jest podany, znaczy tam na pewno znajdzie, bo jest i wydarzenie zrobione i jest praktycznie codziennie podawana informacja na ten temat. Jest tam już link do zapisów, no i to tyle. I tylko czekać do wydarzenia. Poza tymi pięknymi medalami oczywiście są nagrody. Jakie to nagrody w tym roku czekają na zwycięzców i może uczestników? Znaczy będą konkursy, będą różnego rodzaju nagrody, będą z nami ludzie, czy weterynarze, czy ludzie szkolący psy, jak na przykład Chata Leona. Będzie sklep Gano, który nam zabezpieczył wszystkie nagrody dla wszystkich uczestników, łącznie z pieskami, a przede wszystkim może z pieskami. No i będą także różnego rodzaju konkursy dla dzieci i dorosłych. Czyli właściwie każdy może coś wygrać, ale taka główna nagroda, jest jakaś atrakcyjna główna nagroda? Główna nagroda jest to, że każdy bierze udział w tym biegu, gdyż tutaj nie ma pierwszej nagrody. Każdy dostaje taką samą nagrodę, w sensie medale, a jakby później już w tym całym wydarzeniu będą dodatkowo te konkursy, będzie też fotobudka, będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcia. No ogólnie będzie wesoło. Czyli jest to, drodzy Państwo, fantastyczny czas na spędzenie rodzinnie tego czasu. Rodzinnie, bo w full pakiecie razem z czworonogami i niezależnie od tego, czy pies jest duży, czy mały, czy będzie biec, czy będzie w plecaku, warto się wybrać i spróbować swoich sił.